Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię i dalej niosę to pod górę. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. A moi drodzy, czemu mam zieloną rękę? W sensie w sumie zawsze miałem zieloną rękę, ale ta ręka nie wygląda jak moja normalna ręka. Jestem w jakimś domku, widzowie, kim ja jestem? Co, ja mam ogon i uszy? Kim ja jestem? To jest jakiś pies. Mam serduszko na nosie. Dlaczego jestem psem, widzowie? Czy ktoś tu jest? Halo? Bagna? Kurczak, zwykły świat, widzowie. Moi drodzy, patrzcie, co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie. Możecie już zamawiać oczywiście na Palion Style. Czyli plecak, worek, plan lekcji, 8 zeszytów, 4 paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Palion Style. Takie specjalne zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki. Jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało i żebyście mogli nosić tonę książek albo zeszytów Paliona. Są również odblaski z boków oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni wszędzie. Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony. Również są dwa rodzaje zeszytów, a tak się prezentuje drugi. Także widzowie, śpieszcie się, bo jest promocja na boksa całego. Oczywiście link macie w opisie. Czy ja muszę, czy to jest jakiś sen, widzowie? Może to jest jakiś koszmar? A może sen taki zwykły? Nie wiem, widzowie, trzeba to obadać. Widzowie, łapkujcie, subskrybujcie kanał. Zobaczymy, co się będzie działo. Wpadajcie oczywiście na Palion Style, zakupujcie świetne rzeczy. No i co, widzowie, sprawdzamy. Sprawdzamy, gdzie my jesteśmy. I są kości jakieś. Czy te kości prowadzą mnie do czegokolwiek? To jest jakaś droga. Jest jedna kość, ale ta kość wygląda nie jak z Minecrafta. Czy dodali coś takiego? Nie, to jest na pewno sen, widzowie. Dobra, w śnie w ogóle można robić, co się zechce. Więc będę robił, co zechcę. Świetnie, nie? Będę zbierał te kości. Jakoś mam niepohamowaną ochotę na te kości. Nie wiem dlaczego, ale to chyba dlatego, że jestem psem. Więc pozbieram je wszystkie. Kurde, ich jest chyba za dużo. Gdzie to leci? Dokąd te kości? Dokąd one prowadzą? One są przez całą wodę poprowadzone. Na liliach. Ej, dobra, wystarczy mi. Dobra, chodźmy po prostu za nimi. O, ja mogę skakać po nich. Dobra, dokąd one prowadzą? Czy to jest jakiś podstęp, widzowie? W horrorach zazwyczaj... Znaczy w horrorach, w koszmarach wszystko kończy się tragicznie. Mam nadzieję, że zaraz nie wyskoczy na mnie jakiś wilkołak i mnie nie zje, więc ja sobie idę. Ja wyglądam, jestem słodkim, zielonym pieskiem, widzowie. Napiszcie, jak wam się podoba ten skin. Mega dziwny jest, ale dobra. Chodźmy, może spotkamy jakiś przyjaciół. Coś zielonego widzę. To dla mnie chyba namiot? Dobra, ten koszmar zaczyna się robić przyjazny, więc nazwałbym to bardziej snem, więc chodźmy na razie, na spokojnie. Po liliach sekuca, o, tu już na spokojnie, elegancko. Te kości można jeść w ogóle? Nie można ich jeść. Nie mogę ich zjeść, a mam ochotę je ugryźć. Okej, okay, jest namiot. Namiot i taka zielona plaża. Coś w tym... I dalej kości prowadzą, czyli to nie jest koniec. Czyli jest namiot i tak naprawdę nic więcej. Chodźmy dalej, widzowie, w takim razie za kośćmi. Jezus, ten sen zaczyna się robić dziwny. Kość, kolejna kość. Ile ich jest, ale będą żarcia. Szkoda, że nie można ich jeść, w sensie. Ale to nie są kości jakby ze szkieleta. To są takie typowo kości dla psa. Czy tu ktoś wie, że ja jestem psem? O, kolejne. Dobra, to jakieś badania są przeprowadzane na mnie, widzowie. Ja chcę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Kolejne kości. Widzę coś czerwonego. Czerwone to jest zło, widzowie. Czerwone to jest zło wcielone. Co to za wełna czerwona? Dobra, chodźmy. Czerwone, widzowie. Czy ja robię dobrze, że tam idę? Niebieskie! Ty, tam jest taka sama osoba jak ja. Luczek? Luczek? Ej, tam jest taka sama persona jak ja, widzowie. Jestem tylko zielony. Co to jest za świat dziwny? I kość. I czerwony, to jednak nie jest straszne. Halo, dzień dobry. Ej, przepraszam, kim ty jesteś? I... No sam bym chciał się zapytać. Jestem w śnie, spokojnie, to tylko sen. Też pewnie jesteś w śnie i to takie... Dziwne. Jestem ale psem. Ale jak to w śnie? Ja normalnie jestem ogórkiem, nie jestem psem. To mnie tak, ja tak nie wyglądam. Chwileczkę. Przecież nie ma innego psa oprócz mnie i mojego przyjaciela Pipka. No to ja... Ale to jest sen, to ci sobie wyobrażasz, tak mi się wydaje. Czemu te kości prowadzą mnie do was? Do was co prowadzi? To do was prowadzi, wy mnie tu zaprowadziliście. No tak, to jest nasza wioska w sumie. Zmieniliście mnie w psa, tak? Zmieniliście mnie w psa. Ja nic ci nie zmieniałem. To dlaczego? Poczekaj, nie. Czemu trasa prowadzi do waszych domków?
Ja nie wiem, jak mam to skomentować. Dlaczego tu jest kolejny piesek o jakimś innym kolorze? Chwilę. To nie może. Dosłownie jak ty, w sensie jestem twoim bratem, czy co? Co tu się dzieje? Zobaczcie, odkryłem swoje prawdziwe powołanie, jestem psem po prostu. Nie, to jest jakiś żart. Czemu te kości prowadzą do was? Ja chcę wyjaśnień. Czekaj, poczekaj, no ale czemu ich nie zbierałeś, skoro jesteś psem? No zebrałem 7, a potem już mi się nie chciało. A, czyli lubisz kości? O, a te... No, jakoś taką niepohamowaną ochotę mam na zjedzenie niepohamowanej kości. No wiesz co? Powiem tak, może zapytamy się, co sądzi o tym mój przyjaciel, co? W sensie ten drugi przyjaciel wygląda też tak samo? Jest impact, czerwony? Impact, tak. Nie, dobra, to jest jaka... Ja jestem w jakiejś bajce. Stój! Ej, nie dotykaj mojego domku, stój tutaj. Jestem w jakiejś bajce. Stój tutaj, rozumiesz? Dobra, idź. Idź po swojego kumpla. Dobra, widzowie, wchodzimy do jego domu. Co tu robisz, Luczek? Ja wchodzę do jego domu. No, przyszedł jakiś typek. Jaki typek? Co tu się dzieje? Gdzie on niby jest, Luczek? Powiedz mi w tej chwili! No ma inny jakiś kolor, ty to rozumiesz? Przecież zawsze byliśmy tylko ja i ty, czerwony i niebieski, a tu nagle jakiś zielony? Co? Jaki inny kolor? Czyli co, tu jest jakiś intruz? Trzeba go rozwalić! To może być jakaś podpucha, weź swoje narzędzia i chodźmy do niego! Mam, dobra, dawaj, zakładam zbroję! Jakie narzędzia, chcesz mnie zabić? Dawaj, bierz i zobaczymy, spytamy się, co on robi, chodź. Halo, gdzie jesteś? Ej! Czemu ty byłeś w moim domku? Halo! Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. Ej, złodziej! Wiedziałem, to jest złodziej! Jestem z waszej rodziny, widocznie. Czemu we mnie celujecie? Nieprawda, masz się tutaj wyjaśnić, bo jestem mi się z wydaje... waszej rodziny. Patrz na mnie. Poczekaj, stanę obok ciebie, zobacz. No i co? No jesteś podobny. To nie wygląda dziwnie? Bardzo dobrze się podszywasz, jesteś bardzo dobrym... Nie podszywam się, wstałem z łóżka, właśnie, jak codziennie rano. No. I patrz, no i ten ślad kości prowadzi do waszej wioski, więc wy mnie wkopujecie teraz. Co to ma być? Ej, nie, Pimpek, poczekaj, mi się wydaje, że to może być jakiś zombiak zamieniony po prostu. No co wy, patrzcie, no nie strzelajcie do mnie! Robicie... No udowodnij, że jesteś pieskiem. A kto zrobił te kości, co? Kogo to jest? No to nasze akurat, bo my byliśmy na wyprawie i nam się zgubiły. Zostawialiśmy drogę, jak trafisz do domu. A, tak, drogę. No, to chyba już mnie widzieliście wcześniej. Cośmy tu kamsicie. Poczekaj, dobra. Może zrobimy coś takiego. Jak odpowiesz na nasze pytania, to może ci uwierzymy, że faktycznie jest pieskiem. Co to będą za pytania? A jak nie jestem psem, to co mnie zjecie, tak? O co tu chodzi? Jakbym zrobił... Albo się zastanowimy. No właśnie. Dobra, to może bardziej tak miło się zakolegujmy. Tutaj chodźmy na ławeczkę. Ale najpierw pytanie! Jakie napoje tu macie? Cola, Sprite, Fanta i... My to opracowaliśmy! Enderfis! To nasze napoje! No, dobrze, spokojnie, no jak nie chcesz się podzielić z bratem. Z tu bratem? Co? A wy? Czy wy? No nie gadajcie. To są moje pieski, Luczka, a tam są pieski Pipka. Zamykacie psy i jecie je pewnie. Nie, my je hodujemy! O nie! A może, poczekaj, Pimpek, a może... Ej, ten twój kolega jest czerwony, z niemiły, on jest chyba agresywny strasznie, co chwilę miecz wyciąga. Poczekaj, on taki jest. Może to jest ten piesek się przemienił, co? W niego właśnie, w tego dużego... Nie ma opcji. Faktycznie! Ty jesteś psiuczkiem? Nie, ale to ja sobie zasiądę, siądźcie sobie i... No, te pytania mi zadajcie, tak? Co tam chcecie? Dobra, pierwsze pytanie, mega proste. Co lubią pieski? Co lubią pieski? No prawdopodobnie zabijać inne psy. Nie! To jest zła odpowiedź. My się lubimy. No dobrze, no kość, tak? To co rozkładaliście. Dobrze, juhu! Kość, to jest dobra. A czemu macie dwie rodzaje kości? Z czym to się różni? Widać, że jest nowicjuszem, co nie? Mhm, no, nie wie, o co chodzi. To jest takie same, tylko to jest mniejsza, to większe. No dobra, nie. To teraz drugie pytanie. Nie zadawaj tutaj zbędnych pytań. Co wybierasz? Tutaj cukiereczki, takie mega słodziutkie, pyszniutkie, widzisz? Cukierki albo co? Albo kość! No wybierz mądre. No dobra, wybiorę to, no, jak jestem psem. Dobrze! I co wy dalej chcecie ode mnie? Po pierwsze, czy tu jest jakaś wioska psów? Jest was więcej? Ja to chcę zobaczyć. No, to jest kolejne wioska, no psy co? Do zjedzenia, nie wierzę. Nie, to nie są do zjedzenia! Hodowane. No właśnie, przestań tak mówić, czemu ty jesteś taki... Ja nie wiem, ja się go troszeczkę boję. Dobra, ale wiesz co, ja mu chcę coś pokazać, Mogę coś zjeść oprócz kości?
Chcesz zobaczyć moją tajemnicę? Jestem mięsożerny. Zaraz chcę twoją tajemnicę, ale bym coś zjadł. O, no pewnie, tutaj masz, tu jedzonko masz. Tutaj masz jedzonko takie. Nie, 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 ale dobre to. No, można smażyć, co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Smażymy. Smażysz? No tak, to wszystko jest takie idealne. Tu jest wszystko idealne. Bardzo dziękuję. Dobrze. Mogę zobaczyć tą tajemnicę, tylko ja się was trochę obawiam, tak szczerze. Tajemnica. Wyglądacie jak z jakiejś bajki o psach, a tak naprawdę pewnie jesteście jakimiś złoczyńcami, którzy ukrywają się na pustyni. Ale ty wyglądasz tak samo, proszę nas nie obrażać, dobra, okej? Dobra, bo mnie zamieniliście, żeby mieć tego. Mam być waszym służącym, tak? Nie. No. Dobra, czekaj, chodź do środka. Dobra, to jest dom pewnie tego czerwonego, tak? To jest mój, no jakiego czerwonego? Żartuję, no nie jestem chyba, nie mam aż 2 IQ, dobra, co tu się dzieje? Dobra, znajdź moją tajną bazę. O, znajdź tajną bazę, dokładnie. Tajna baza? Mhm. Tak. O, co to? Nie, to nie to. Ale co tu się dzieje, tu se skacze po czymś. No bo... Ej, uważaj, nie rozwal tego. Dobra, tajna baza, gdzie... Piasek tu jest, tylko dlaczego? Nie, to nie tutaj. Piasku, nie. Tu? Nie. Tu? Dobra, nie, poczekaj, on nie jest pieskiem. Poczekaj, no nie, ja, co mam? Węcze. Użyj mózgu, psiego. Tak, co myślisz, uważasz, że nie mam mózgu? Tak, uważasz, że nie mam mózgu? Nie wiem, może masz mały jakiś. Nie, no, weź tego kolegę swojego, on dobra, jest... Pimpek, zrób to ty, gdzie jest tajna baza? Chwila, muszę poszukać. Co, no jak coś? O, wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być. A? No nie, no co wy? No wy nie macie w ogóle węchu. No mówiłem, że pod piaskiem. Tutaj! Nie, no tutaj, Pipek. No ale, widzisz, twój kolega też nie jest psem. Ale to czysto, że zjadłem za dużo mleczyków. O, dobra. Kurde. O, widzisz, diamenty. Tutaj sobie... Tu sobie lubię przesiadywać. No, niebieski to mój ulubiony kolor. Ale słabe. Ale tragiczna tajna baza. Aha, on cię tak cały czas wyzywa, tak? No tak, ten ściski Pimpek. Nieprawda, też mnie wyzywa. Z nim tak bez przerwy żyjesz, tak? No tak, no. My się lubimy w sumie. No właśnie, no, ale okay, twoja baza jest słaba jakby co, nie? Ja mam lepszą. Ja was w ogóle kojarzę tak trochę... Masz lepszą? No ja mam lepszą tajną bazę. Ja was trochę kojarzę z YouTube'a, tak mi się wydaje, ale... Nie wiedziałem, że mnie ukradniecie, bo ja ogólnie nie jestem z Pana Jonowa, a... Pipek, czekaj! Zamykaj go! Co? To na pewno wy jesteście z YouTube'a! Zdradziłem waszą tożsamość, znam was! Nie! Wchodź! Znam was! Porwaliście mnie, tak? Jestem z Pana Jonowa! Ej, co tu się dzieje? Jo. Ale nie powiedziałem, żebyś mógł wchodzić tutaj, dobra? I nie wchodź do mojego sejfu, nie! Wow! Ej! Ale bogacz. To już moja tajna baza, widzisz to? Dobrze, ale porozmawiajmy, bo ja znam wszystko teraz już, tak? Wszystko wyszło na jaw. Dobra, a skąd nas znasz z YouTube'a niby? Właśnie, z YouTube'a, no jesteście tymi takimi kolorowymi pieskami, tak? No, tak! No, dlaczego porwaliście mnie? Ja byłem z Palionowem, a nie teraz jestem z wami. Widzowie, co jest nie tak? Widzowie, czy oni to już planowali wcześniej? Piszcie mi w komentarzach, czy oni to planowali wcześniej, czy to jest zaplanowany zamach. To jest zamach! Uciekaj! Idę produkować TNT i wysadzę wam to. Nie! Wysadzę wam to. Macie tu coś jeszcze? Kryjecie coś? Nie kryjemy nic więcej. Kryjemy? Dobra, mogę, jeżeli mam tu zostać, to zostaję wodzem wioski. Nie, no nie! Ale my prowadzimy koczowniczy tryb życia, nie Pimpek? Aha! A i wychodzicie. My się zaraz... Czyli chcę wam się budować chwilę, żeby znowu iść. Tu mamy sekret. Co tu macie? Co? Sekret. Jaki sekret? Tak. No właśnie, wejdź tam. Wejdź tam. Ty wejdź. To jest rytuał. Dobra, mamy go! Ej, to jest porwanie, wiedziałem! Udało nam się! Szybko! Wiedziałem! Zostaw! Ej! Lucze, gdzie ty tam masz? Niebieski psie, weź, przestań! Nie no, on sobie... Okazuje, że mnie porwaliście, bo ja wszystkich wezmę z Palionowa i was tutaj zniszczą. Nas powiedz nam prawdziwe intencje! Wyglądacie jak słodkie pieski, a chcecie mnie zabić. Jakie słodkie intencje? No właśnie, twoje intencje, prawdziwe, twoje prawdziwe kolory, nie? Jakoś tak to się mówi. No tak, mój kolor to jest zielony, tylko że nie jestem psem, tylko ogórkiem, tak? No taki ogórek, no faktycznie. No dobra, to możesz sobie iść w sumie.
Iś, jak ty, to krótko wypuszczasz? Nie no, w życiu! Luczek, pozdrawiałeś sobie żarty robicie. Dawaj, wypuśćmy go i niech se idzie. No, nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Ale co? Najpierw mnie porywacie i wyrywacie z Palionowa, a teraz jestem tu. No bo za dużo tutaj kombinujesz, co nie? Co nie, Pimpek? Ha, kombinuję, tak? I wypraszacie tak. Mnie teraz? No. Jak mam się odmienić? Może to jest sen, a może nie? A może sen? Tak? Sen? Ja mam pomysł. Szczypnijmy. A masz? To nie jest sen, to jest niemożliwe. Odmień mnie. Czekaj, może wróć do tego miejsca, skąd przyszedłeś i tam coś będzie, jakieś wiadomość czy coś. No właśnie, myślisz? Może się obudzisz tam, tak. No. Tak, ale na pewno? Tak. Nie wiem, czy na pewno, ale może, no. Jak nie będzie, to przyjdę tutaj z armatą. Nie! Z jaką armatą? Nas już nie będzie. Zobaczymy. Dobra, biegnę szybko, zaraz tu będę, jeżeli... No dobra. Nie, wy jesteście podejrzani. To my? Zostawiliście te kości, teraz mnie chcecie tam zaprowadzić, dobra. Jak zginę, to wszystko wasza wina. Widzowie, piszcie mi, czy oni to planowali już bardzo dawno.